Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu podcastów Podkarpackie Rozmowy, jaka jest przyszłość Podkarpacia. Podcast ten sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan starosta lubaczowski, pan Zenon Swatek, a tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest przyszłość powiatu lubaczowskiego. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry. Dzisiejszy podcast powstał na bazie raportu konsultacji z mieszkańcami województwa podkarpackiego w ramach projektu Podkarpackie Rozmowy, jaka jest przyszłość Podkarpacia. Nasza fundacja przez poprzednie dwa lata i także w kolejnych latach będzie prowadziła konsultacje społeczne z mieszkańcami naszego regionu. W ramach tego raportu organizowaliśmy debaty w każdym powiecie z terenu naszego województwa, gdzie zapraszaliśmy mieszkańców, młodzież, seniorów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, samorządowców, parlamentarzystów do tego, aby wspólnie wypracować nowe rozwiązania, nowe pomysły dla przyszłości naszego województwa. My ten projekt będziemy cały czas kontynuować i go kontynuujemy. Ale chciałbym właśnie odnieść się bezpośrednio do tamtego wydarzenia. Panie starosto, jakby mógł pan powiedzieć, jak zmieniał się powiat lubaczowski na przestrzeni lat, przede wszystkim w tym czasie, kiedy pełni pan funkcję starosty powiatu lubaczowskiego? Dziękuję za to pytanie, ponieważ w bieżącej kadencji udało nam się przeprowadzić rzeczywiście bardzo duże inwestycje, łącznie na powiat pozyskaliśmy ponad 93 miliony złotych z różnych funduszy rządowych, tak jak Polski Ład, Rządowy Fundusz Odbudowy Dróg i szereg innych. Także pomoc była dosyć znaczna i mimo dużego zadłużenia, jakie zostaliśmy, ponad 24 miliony, udało nam się zgromadzić stosowne fundusze na wkłady własne i jeszcze spłacić długi, które zredukowaliśmy do 17 milionów. Najbardziej palącym problemem powiatu lubaczowskiego były drogi wojewódzkie, które były zaniedbane i praktycznie groziło nam wykluczenie komunikacyjne. I tu chciałem bardzo podziękować zarządowi województwa podkarpackiego, panu marszałkowi Władysławowi Ortylowi, Piotrowi Pilchowi i innym członkom zarządu za podjęcie decyzji o pozyskaniu środków stosownych na wyremontowanie praktycznie wszystkich dróg, na przebudowę, bo to jest gruntowna przebudowa wszystkich dróg wojewódzkich, zwłaszcza 865, która biegnie z Jarosławia do Bełżca. Ale także jest robiona droga wojewódzka w kierunku Choryńca i z Cieszynowa do końca, do granicy województwa. Były to najpoważniejsze problemy, z jakimi spotykaliśmy i największe oczekiwania mieszkańców, żeby można było wyjechać i dojechać do naszego powiatu. Poza tym przeprowadziliśmy bardzo dużo inwestycji drogowych, mostowych. No ale zainwestowaliśmy także w kulturę, w turystykę. Rozwija się Muzeum Kresów. Tu pozyskaliśmy też z Polskiego Ładu pieniądze na rewitalizację zespołu zamkowo-parkowego, który był do tej pory zamknięty, a obecnie już można z niego korzystać. Są tam nowe alejki, altanki, oświetlenie, ławki. Także zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu Lubaczowa, a także województwa na to, żeby przyjeżdżać i spędzać czas z dziećmi, z wnukami, czy też z sympatiami w ramach randki w bardzo ciekawym otoczeniu przyrodniczo-historycznym. Była to bardzo oczekiwana inwestycja. Obok tego powstanie skansen wielokulturowy. Od lat Muzeum Kresów gromadzi architekturę, budynki architektury drewnianej z terenu powiatu, które były składowane z Polskiego Ładu, z programu Zabytki. Pozyskaliśmy środki, dzięki którym odtworzymy cztery uliczki. Będzie to uliczka polska, ukraińska, żydowska i niemiecka. Czyli oddamy hołd i przywrócimy pamięć o narodach, które tworzyły powiat lubaczowski. Już jedna chałupa stoi, jest to
świetlica z opaki, która będzie odgrywała rolę sklepu i domu żydowskiego. Kolejne w najbliższym powstaną czasie. Oprócz tego powstaje parking przy Muzeum Kresów, tak zwana kamperownia, ponieważ tam będą miejsca dla postoju kamperów, ale też i dla autobusów. I budynek z barem i z prysznicami, z toaletami dla tych osób, które tam będą mieszkały. Także całe to zaplecze przy Muzeum Kresów jest w trakcie realizacji. Dodatkowo też budujemy budynek administracyjno-magazynowy za główną siedzibą muzeum i po przeniesieniu tam eksponatów z magazynów i administracji główny budynek zabytkowy Spichrze z XVIII wieku poddamy renowacji. On wymaga gruntownego remontu. Także stawiamy tutaj na turystykę. Jest to poważna oferta, do której też planujemy sieć ścieżek rowerowych, które połączą zwłaszcza północną część powiatu, czyli Roztocze i część tą lubelską pogranicza z powiatu tomaszowskiego, z całym powiatem lubaczowskim, żeby turyści mogli rowerami bezpiecznie poruszać się przez Rudę Różaniecką, Narol, Cieszanów, Lubaczów, Kresową Osadę do Choryńca, gdzie mamy trzy uzdrowiska i to najważniejsze uzdrowisko Choryniec, które prowadzi marszałek Władysław Orty, czyli samorząd województwa podkarpackiego, a obok Choryńca znajduje się nasza perełka, czyli cerkiew w Radróżu, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To są programy turystyczne. Obok tego mamy taki budynek w ruinie, można powiedzieć, dawne kino, jak w Lubaczowie nazywają, a my na niego też mówimy budynek Strzelca, bo w 1938 roku zbudowano właśnie to dla Związku Strzeleckiego i planujemy w nim budowę centrum czy instytut geoturystyczny Roztocze Wschodnie we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Chodziłoby nam o to, żeby tam pomieścił się punkt informacji turystycznej, żeby to miejsce była aula wykładowa i sale wystawowe, gdzie moglibyśmy prezentować walory naszego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem tych walorów geologicznych, jak Morze Mioceńskie w Hucie Różanieckiej czy kamieniołomy w Bruśnie. To jest nasza wizja rozwoju turystycznego, historycznego, wykorzystania walorów historyczno-turystycznych dla promocji powiatu lubaczowskiego, promocji marki Roztocze we współpracy z Euroregionem Roztocze, które ma siedzibę w Tomaszowie Lubelskim. Chcemy tą markę także poszerzyć i o naszych przyjaciół z Ukrainy, bo Roztocze kończy się we Lwowie. I ten dziewiczy teren, myślę, że ma potencjał i jest magnesem przyciągającym turystów z całego kraju, z Europy, bo u nas można spokojnie wypocząć. Nie jest to teren zadeptany, raczej wyciszony, który ma szereg właśnie tych walorów, o których mówiłem, historyczno-turystycznych. Czyli w skrócie warto odwiedzić powiat lubaczowski. Wymienił Pan wiele różnych obszarów gałęzi tej swojej kadencji, od kwestii związanych z infrastrukturą drogową, począwszy, skończywszy na kwestiach związanych z turystyką, z dziedzictwem kulturowym, z historią w kontekście budowy muzeum i jej rozwoju. Jakby Pan starosta miał, bo tutaj tych inwestycji było dość dużo, wskazać tą najważniejszą, to która by to była? Top 1 dla mnie osobiście to jest most na rzece Szkło w Budzyniu. Most, który łączy powiat lubaczowski z jarosławskim i jest na drodze do przejścia granicznego w Korczowej. Gdy objęliśmy władzę, to pojechaliśmy z wizją lokalną i się okazało, że ten drewniany most już był w stanie tak opłakanym, więc niebezpiecznym do korzystania. Potrafiliśmy rękami wyciągać gwoździe i belki z niego. Także pozyskaliśmy środki rządowe na jego remont. To już był w roku 2020 i 2021.
czyli w czasie kryzysu, gdy ceny drastycznie spadły i proszę sobie wyobrazić, że za 3 600 000 udało nam się ten drewniany most zastąpić mostem nowoczesnym, betonowym. To dla mnie to taka najważniejsza inwestycja w powiecie, która służy mieszkańcom i nie grozi tym, którzy przez niego przejeżdżają. A przy okazji komunikuje nas z Korczową i z powiatem jarosławskim. Oprócz tego zainwestowaliśmy dużo w nasze szkoły. Wymieniliśmy kotły, jest nowoczesne ogrzewanie i w zespole szkół imienia generała Józefa Kustronia, czy w liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki. Tam już młodzież może w komfortowych warunkach zdobywać wiedzę. Jeżeli chodzi też o nowe kierunki kształcenia, to mamy klasę filmową, która jako jedyne liceum w Polsce współpracuje z łódzką szkołą filmową. Przyjeżdżają do nas eksperci na zajęcia, także nasza młodzież jeździ do Łodzi na warsztaty. Także jest to naprawdę ciekawa oferta. Dzięki temu udało się odbudować i pozyskać chętnych do klasy humanistycznej. Panie starosto, teraz weźmy o tych blaskach pracy w samorządzie, ale też są na pewno i cienie, i te rzeczy, które z którymi też borykał się pan w trakcie swojej kadencji. Jakby mógł pan powiedzieć, jakie to były problemy? Nie wiem, COVID, wojna na Ukrainie, być może jakieś inne działania, które no jednak te plany, te pomysły w jakiś sposób storpedowały i spowodowały, że no pewnych rzeczy się nie udało zrealizować i teraz jakby są one odciągnięte w czasie. Ta kadencja była zaskakująca i trudna, bo zaskoczył nas problem z COVID-em, chyba wszystkich. Z izolacją, zamknięciem, nie mogliśmy się kontaktować ze sobą. Także i sesje były organizowane zdalnie, a także zamarły kontakty międzynarodowe, których mieliśmy wiele, a to troszkę uległo przystopowaniu. No i następnie wybuchła wojna, kryzys uchodźczy, powiat lubaczowski, przez powiat lubaczowski przewinęło się 2 razy tyle uchodźców niż liczy mieszkańców. Ponad 106 tysięcy przez to małe przejście w Budomierzu przeszło. Na nas był problem, żeby tych ludzi przyjąć, wyżywić, ogrzać i skierować dalej, bo byliśmy powiatem recepcyjnym, który przyjmował i przysyłał dalej ludność w głąb Polski, ale wszyscy stanęli na wysokości zadania, zwłaszcza tu nieoceniona pomoc Państwowej Straży Pożarnej, Służby Granicznej, Służby Celnej, ale przede wszystkim kół gospodyń wiejskich. To panie rotacyjnie dyżurowały. Mamy 8 gmin w powiecie lubaczowskim, które panie z tych 7 wiejskich i właśnie z wyłączeniem miasta Lubaczowa i te koła gospodyń rotacyjnie gotowały posiłki i przy pomocy ochotniczych straży pożarnych były te posiłki rozdawane, ludność była przyjmowana, zagospodarowana, czy w punkcie recepcyjnym, który okazał się niewystarczający, trzeba było rozbić miasteczko namiotowe tuż przy granicy, gdzie mogli chwilkę odpocząć, poczekać na transport, bo przyjeżdżali początkowo pani znajomi z Polski, a następnie tych ludzi, którzy nie mieli tutaj żadnych kontaktów, no to obsługiwała Państwowa Straż Pożarna, która postawiała autobusy i wysyłała ich w różne części kraju, tam gdzie była potrzeba. Także udostępniliśmy naszą infrastrukturę, tak, salę gimnastyczną przy liceum ogólnokształcącym, ponieważ no, pękaliśmy w szwach, wszystkie miejsca były zajęte. Także no, dzięki podstawionym przez marszałka Władysława Ortyla 2 pociągom udało się tą sytuację troszkę rozładować. Także był to ciężki czas, w którym przy dobrej współpracy, tak jak mówię, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej, długo bym mieć praktycznie wszyscy mieszkańcy stanęli do raportu i wykonali to, co było potrzebne. Ale przy tej okazji zawiązaliśmy szereg ciekawych znajomości.
Z pomocą przyszły nam powiaty, które udzieliły nam wsparcia i powiem, że powiat gdański przysłał nam 3 dmuchane namioty z pełnym wyposażeniem, z ogrzewaniem, z oświetleniem, z łóżkami, kocami. Także za to jestem bardzo wdzięczny. Później starosta gdański Marian Cichon przysyłał agregaty prądotwórcze, które przekazywaliśmy na Ukrainę. Przyszła pomoc z powiatu karkonoskiego, z Jeleniej Góry. Kilka transportów różnego rodzaju sprzętu elektrycznego. Powiat Łaski i starosta Piotr Wołosz dostarczył w pierwszym okresie, pamiętam, mięso, pytał się, co przywieźć. No, mięso dla kół gospodyń, które na jego bazie przygotowywały posiłki. Z powiatem Łaski współpraca się zacieśniła bardziej, ponieważ odbywaliśmy spotkania robocze, dzięki którym i oni powołali Związek Powiatowo-Gminny, podobnie jak u nas, i który mógł pozyskiwać dodatkowe środki inwestycyjne. I ostatnio byliśmy zaproszeni właśnie na spotkanie noworoczne w powiecie łaskim, gdzie mogliśmy zwiedzić także 32. bazę lotnictwa taktycznego, która mieści się w Łasku. A to mieszkańcom opowiadam, że piloci właśnie z Łasku w ciągu 15 minut przylatują nad nasz powiat i my ich słyszymy, jak stoją na straży naszego bezpieczeństwa, prawda? Ostatnie 2 dni, wczoraj i dzisiaj, prawda, w nocy, wczoraj o 3, po 3 nad ranem, dzisiaj o 5 były też poderwane, ponieważ były komunikaty, że lecą rakiety na Ukrainę, żeby czasem nie zbłądziły i na nasz teren, dlatego też słyszeliśmy, że są, że pilnują, że możemy czuć się bezpiecznie. Także to jest ostatni tak bardzo ciekawy kontakt. Także mamy szereg przyjaciół, także po tej pandemii wyszliśmy szeroko na współpracę zewnętrzną, kontaktując się i utrzymując przyjazne stosunki z partnerami z powiatów z Polski, ale także z zagranicy. Podpisaliśmy umowę o współpracy ze starościną lwowską, Krystyną Zamułą. Przyjaźnimy się od wielu lat z powiatem jaworowskim, z Mykołą Romaniukiem, który tuż przy granicy. Piszemy wspólne projekty, organizowaliśmy spotkania, na których promowaliśmy walory gospodarcze i powiatu jaworowskiego, i lubaczowskiego, czyli powiatów przygranicznych. A także podpisaliśmy umowę z powiatem Saarpfalz w kraju Sary w Niemczech przy granicy z Francją. I tam starosta Teofil Gallo dał pomysł, żeby podpisać taki międzynarodowy sojusz na rzecz pokoju i wspólnoty w Europie, który zrzesza wiele samorządów, zwłaszcza powiatów z Polski, z Ukrainy, z Niemiec, Francji, nawet Stanów Zjednoczonych. I w tej grupie współpracujemy na rzecz wzajemnego wspierania się, realizowania wspólnych projektów, promowania naszych walorów gospodarczych, turystycznych, czy rezerwatów biosfery, tak jak rezerwy biosfery Roztocze. I ostatnio, w ubiegłym tygodniu, właśnie w powiecie Saarpfalz odbyły się targi turystyczne w euroregionu za Sara Luxemburg Loara, czyli Sar Lor Lux. I na nim mieliśmy możliwość zaprezentować foldery i wyroby naszych uzdrowisk chorynieckich. W Choryńcu Zdroju mamy 3 uzdrowiska, marszałkowskie, KRUS i prywatne. Także teraz narzekają na brak kuracjuszy, ponieważ ludzie obawiają się przyjeżdżać na kurację do miejscowości położonej tuż przy granicy. Ale jest naprawdę u nas bezpiecznie, co potwierdzają chociażby te loty naszych znakomitych pilotów z Łasku. Panie starosto, dużo rozmawialiśmy o tym, co było, o tym, co jest, a teraz warto się skupić nad przyszłością. Jakby mógł pan starosta powiedzieć, jakie są pana główne cele, zarówno w tym krótszym, jak i w tym dłuższym horyzoncie czasowym? Taka wizja już. No na pewno będziemy kontynuować inwestycje w infrastrukturę drogową, mostową. Także to należy robić, bo to jest podstawa. Dobra komunikacja jest to podstawa do dobrego rozwoju na przyszłość. Chcemy także inwestować w młodzież, w szkoły, w poszerzenie zakresu kształcenia. Nowe, ciekawe kierunki chcielibyśmy, żeby powstawały.
Naciskamy też na to, by rozwijać współpracę międzynarodową, tak jak w ubiegłym roku nasze liceum nawiązało współpracę z gimnazjum w Irdzie pod Budapesztem. Także jesteśmy też otwarci na pisanie kolejnych projektów z innych szkół, czy zespołu szkół, które współpracują w dziedzinie gospodarczej z innymi partnerami. Przekazaliśmy szkołę rolniczą w Oleszycach do prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa. To jest też wielki sukces, ponieważ no, uzyskali oni dosyć poważne dofinansowanie i funkcjonują prawidłowo. Wiemy, że szkoły rolnicze mają mały nabór, ale dzięki tym inwestycjom, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przeprowadził w szkole rolniczej, no naprawdę zyskuje ona wiele, ma nowoczesny sprzęt i jakość kształcenia się zdecydowanie podniosła, co myślę, że zachęci jakby młodzież polskiej czy z Ukrainy, żeby u nas zdobywała to wykształcenie rolnicze. Także stawiamy na młodzież, na nowe kierunki kształcenia, tak jak mówiłem o tej szkole filmowej, teraz mamy w planie szkoły dwujęzyczne, w zespole szkół powstała też klasa zmilitaryzowana, wojskowa, strzelnice. Chcemy dofinansować, żeby powstała też dla tej klasy. Pozyskaliśmy także środki na rozbudowę internatu o poddasze. Też wykorzystaliśmy kryzys uchodźczy i współpracę z UNHCR, czyli Organizacją do Spraw Uchodźców ONZ-u. I mamy na poddaszu dzięki temu nowych 57 miejsc noclegowych, które możemy wykorzystać dla większej ilości uczniów, ale też i na zgrupowania sportowe, które mogą u nas spędzać czas, ponieważ mamy w mieście basen, mamy halę sportową, mamy boiska. No i rozwój turystyki. To dużo mówiłem o Muzeum Kresów, które się rozwija, dając ofertę turystyczną, kulturalną, historyczną zwłaszcza. I obok do tego muzeum będziemy realizować, mamy ambitne plany, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, czyli taka kluczowy plan to jest zbudowanie ścieżki od Huty Różanieckiej. To jest od granicy województwa, która się styka z województwem lubelskim tuż przy Szumach, przy Tanwi. Bardzo znane miejsce turystyczne, zwłaszcza dla Lubelszczyzny, ale my też z tego korzystamy i problem polega na tym, żeby tych turystów lubelskich ściągnąć przez granicę właśnie do nas, do Dębowego Dworu w Rudzie Różanieckiej, do Narola, z Narola do Choryńca, a także do Cieszanowa, Lubaczowa, do Kresowej Osady. Właśnie, żeby, jeżeli połączymy powiat systemem ścieżek rowerowych, to będzie on bardziej dostępny i bardziej atrakcyjny dla rozwoju turystyki na terenie, tak jak mówiłem, niezadeptanym, dziewiczym, gdzie można spokojnie odpocząć na łonie natury i korzystać z tych walorów przyrodniczych, które oferuje Roztocze. Panie starosto, powoli zmierzając do końca, pozwolę sobie zadać panu ostatnie pytanie. Ono dotyczy tej współpracy, która nawiązała się pomiędzy powiatem lubaczowskim a Fundacją Misji Obywatelskiej. Wspólnie zorganizowaliśmy debatę na temat przyszłości powiatu lubaczowskiego, w której wzięli udział właśnie organizacje pozarządowe, samorządowcy. Zaprosiliśmy bardzo wielu młodych mieszkańców z terenu powiatu lubaczowskiego, ale także bardzo wiele podmiotów, przede wszystkim zespół szkół imienia generała Józefa Kustrzenia w Lubaczowie, także skorzystała z programu Fundusz Młodzieżowy w ramach projektu Przystany Czas na Podkarpacką Młodzież, który realizowaliśmy. Jak pan starosta ocenia tą naszą dotychczasową współpracę i czy te działania, które podejmujemy, są potrzebne, czy należy je kontynuować, być może coś poprawić, coś zmienić, coś dodać? Jak jest pana zdanie na ten temat? Bardziej jestem bardzo zadowolony, że poświęciliście czas dla powiatu lubaczowskiego, dla naszej młodzieży, naszych organizacji pozarządowych. No, był to impuls, który zachęcił ich do podjęcia działań prospołecznych. Prawda? Także to spotkanie otworzyło naszą młodzież na problemy powiatu, problemy lokalnej społeczności. Na tej bazie powstaje też Młodzieżowa Rada
powiatu. Chcielibyśmy taką utworzyć. Już mamy wstępne rozmowy przeprowadzone z dyrektorami szkół, z młodzieżą, z osobami, z uczniami, którzy są chętni do podjęcia takich działań. Wiem, że młodzieżowe rady różnie funkcjonują, że ten zapał szybko się kończy, a myśmy postanowili, zanim formalnie utworzymy tą radę, że będziemy młodzież wciągać w życie powiatu, zapraszać na nasze wydarzenia, żeby zobaczyli, czym żyje powiat, jakie przygotowuje uroczystości, imprezy, spotkania. I taką pierwszym spotkaniem, w którym młodzież uczestniczyła, było przekazanie światełka, betlejemskiego światełka pokoju dla harcerzy i samorządowców z Ukrainy. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, organizowane przez powiat lubaczowski i jarosławski. W tym roku takie spotkanie odbyło się w Korczowej, u nas w Budomierzu, na przejściu granicznym, gdzie nasza młodzież licealna mogła poznać swoich rówieśników ze szkoły średniej w Jaworowie, poznać harcerzy, poznać samorządowców. Także mam nadzieję, zresztą mam nadzieję, widać było, że ich to inspiruje i mogli spojrzeć w perspektywie na to, jak można to wykorzystać w przyszłości, te kontakty do wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń, myśli, pomysłów, żeby w perspektywie zakończenia tej wojny na Ukrainie, żeby móc rozwijać nasz region, tak jak my to robimy obecnie wspólnie z samorządem powiatu jaworowskiego, przedstawiając przynajmniej potencjał, jakim dysponujemy, potencjał do wykorzystania przy odbudowie Ukrainy. Także mam nadzieję, że Młodzieżowa Rada Powiatu we współpracy właśnie z waszą fundacją będzie miała perspektywy do rozwoju. Wy dacie jej taki impuls, takie wsparcie i zachętę do mocnego działania. Także dziękuję za to, co zrobiliście, że zachęciliście ich i teraz proszę o współpracę, o to, żeby dalej ich mobilizować do podejmowania się działalności społecznej. No tak, myślę, że już niebawem odbędą się spotkania informacyjne właśnie poświęcone kolejnej edycji tegoż programu, które zorganizujemy właśnie wspólnie z powiatem lubaczowskim. Już dzisiaj Państwa serdecznie na to spotkanie zapraszam, ale myślę, że jeszcze oprócz młodzieży wiele innych tematów przed nami. Także dziękuję serdecznie za rozmowę. Do zobaczenia na kolejnych wspólnych spotkaniach. A ja Państwa na koniec zachęcam do tego, aby zajrzeć na naszą stronę internetową i poczytać raport, który powstał właśnie w ramach tych konsultacji społecznych. Także dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie i miłą rozmowę. Dziękuję.